Grzegorz Kazdepkę, co to znaczy? 101 zabawnych historyjek, które pozwolą zrozumieć znaczenie niektórych powiedzeń. Kwaśna mina. Rodzice Bartusia rzadko się kłócą. A nawet jeżeli się kłócą, to tata i tak w końcu mamy przeprasza, a potem kupuje jej prezent. Podobnie było i tym razem. Kochanie, zawołał słodkim głosem tata, pozwól tu na chwilkę. Zaintrygowana mama pognała do kuchni. Bartuś za nią. Tata z dumą stał obok jakiegoś pakunku. Proszę, zaćwierkał, to dla ciebie moje ty słoneczko. Rozanielone słoneczko zerwało papier i Bartuś ujrzał lustro. Krzyknął radośnie tata. Pamiętasz bajkę o królewnej Śnieżce? Jest prawie identyczne, tylko trzeba jeszcze zamontować baterię. Oszołomiona mama patrzyła na lustro. Było niezbyt duże, owalne, miało kolorową plastikową ramę ze świecącymi diodami i szczerze mówiąc nie prezentowało się najlepiej. Już, wysypał tata, zamykając klapkę. A teraz spytaj, kto jest najpiękniejszy w świecie i przyciśnij różowy guzik. Kto jest najpiękniejszy? Warknęła mama. No pewno nie ty, odwarknęło lusterko. Zakłopotany tata zaczął majstrować przy guziku. Mama ni to uśmiechała się, ni to zgrzytała zębami. Czy to jest właśnie kwaśna mina? Zapytał ją Bartuś. Mama zerknęła do lustra. Obawiam się, że tak, odparła. Łamać nad czymś głowę. To pan wzywał karetkę? Zapytał lekarz, stojąc przy tacie Bartusia. To ja, bąknął Bartuś. Tata mówił, że już godzinę łamie sobie głowę nad moim zadaniem z matematyki. A połamać głowę to chyba niebezpiecznie. Łamać głowę to znaczy trudzić się nad czymś, wyjaśnił lekarz, wypisując rachunek i wręczając go tacie. Próbować rozwiązać jakiś problem, rozumiesz? Tata miał taką minę, jakby nie rozumiał. Maczać czymś palce. Urodzinowy tort babci Marysi prezentowałby się świetnie, gdyby ktoś nie wyjadł ozdabiający go kandyzowanych owoców. Bartuś stał przed tortem z niewyraźną miną. Podejrzewam, mruknął tata, przyglądając się badawczo Bartusiowi, że maczałeś w tym palce. Nieprawda, krzyknął Bartuś. Nie maczałem, zjadłem tylko to, co leżało na samym wierzchu. Babcia Marysia parsknęła śmiechem. Maczać w czymś palce, wyjaśniła, próbując opanować wesołość, znaczy brać skrycie w czymś udział. No zobacz, a ja byłam pewna, że to dziadek wyżarł te owoce. Niestety, westchnął dziadek, nie zdążyłem. Zapraszam wszystkich do Miejskiej Biblioteki w Olkuszu, gdzie czekają na was wspaniałe, ciekawe książki, które wprowadzą was w świat wiedzy, świat przygody, świat podróży.